Ja może bym wzięła potkę. Tak ogólnie. Spotkaniu z żubrem to tak średnio na jeże. Co to za muza? A nie ma tych grajków? Nie, jakąś łupankę słyszę, nie brzmią jak bardziej. To jakby przebijało. A to nie, dobra. To u nas pod oknem. Myślałam, że na tym, że na słuchawkach komuś, wiecie, przebija. A to u nas pod oknem takie cuda. Dobra, sprawdzam. Monet mam 234. Goodbye. Jest, dostałam 479. No to chyba mi nie dał Louis. To ja już nie oddaję zadanku. W sumie dobrze, że tego żeśmy. A, te spodnie i te mogę sprzedać. How do you do? How do you do? Only the best products here. See you soon. No już mamy 800. Psz. Living in a smaller village must be so. Powiem wam, żeśmy w felernym miejscu sobie tą wioskę zrobili. Temu. Bo z jednej i z drugiej strony trzeba biegać dookoła, żeby zebrać ten. To jak nie, dobrze, jak tu jesteś, to z prawej masz ty. Kogoś do wioski zatrudni może. A, dobra. To musimy zobaczyć, jak tam. No w ogóle jeszcze tą chatę zielarską ogarniemy. Ona, wiosna. Ona ma zbierać mniszek lekarski i babkę lekarską. I ma to robić przez kolejne dwa sezony. Jesienią może się skupić na grzybach. Oni w ogóle nie mają zadań porozdzielanych po tym update'cie chyba. No. Tu jej dajmy 20. A to może w rybackim też by trzeba przejrzeć każdego w każdej tej. Wszystkich sprawdzić, no. Tak to zróbmy. Zatwierdź. Okej. Okay. Chata wydobywcza. Ci pracują. Drewutni też nastawiałeś, więc pracują. Łowiectwo. Myśliwi pracują. Chata rybacka. Pracuje. Nie, no dobra, czyli to może nie wszystkie się poresetowały, a może tylko te, które mają jakby duży wybór na pory roku. Może w tych właśnie, no, tych zielarskich, tych kuchni, nie, na przykład co ma gotować, no. Czy coś. Dom. Ewentualnie też w tych warsztatach może to później, nie, tych glin, to wiesz, jakie miski, czy co ma robić, nie? Czy drewniane, czy gliniane, to też tam pewnie jest, nie? I mamy mały, prosty dom. Kto tu mieszka? Dwa mamy chyba puste. Tu możemy facet. A Radochna, to Damian, to była twoja laska? Radochna? No. Nie wiem. Modliwok jest mój, więc tu nikogo nie wprowadzimy. Mamy raz, dwa puste domy totalnie. Możliwe. Więc możemy wziąć dwóch facetów i dwie babki. Sprawdźmy. Ty się nadajesz do kowalstwa, ty się nadajesz do hodowli zwierząt i pola. Uniesława, proszę bardzo.
fire. Ty się nadajesz, dyplomacja Kowal. Dobranoc, krzako. Dobranoc! To do łowiectwa, to ciebie zabieramy i ciebie zbierzemy. Świetnie. A ty, co to miałeś? Dobra, też masz dwa. Proszę. I zaraz ich tam zarzucimy do chałupy. Mały, prosty dom, wolne miejsce. Ty idziesz i ty będziesz z Milosławem. Proszę bardzo, moi drodzy. Tu jest jeszcze jeden ten. Dobiega do... Na Siegniewa. Dobiegniewa i na Siegniew. Dobranoc, krzaku, dobranoc. A i co, nie wrzuciłam go do tej chałupy w końcu. Milosław został sam, czemu to tak? O. Dobra, mamy to. Trzeba im robotę zlecić. Żywe trupy, porozmawiaj ze Stoisławą. Śledzenie. Gdzie są te zadania wszystkie? To jedno jest gdzieś tu. Idę z typem pogadać. Z typem, a to stoi Sława. Nie? Ze świrem. Też tablicę ogłosi, może potrzebujesz z czymś pomocy. O tak, wybranić. Świat jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. O Boże. Starożytne zło podnosi głowę z bagien. Trzeba ostrzec ludzi, ale nikt nie chce mnie słuchać. Zwłaszcza kwatermistrz. Ludzie muszą otworzyć swoje umysły, ale ty wyglądasz na kogoś z otwartym umysłem. Musisz ostrzec mieszkańców. Ciebie pewnie prędzej posłuchają. Cześć, optymisto! Hejka! Eldu. Porozmawiaj. Siema, siema, optymista. Ja nie to zadanie zaznaczyłam. To. I co ja mam z tym zrobić? Porozmawiaj z różnymi ludźmi. Przepraszam, czy chciałaby pani porozmawiać o końcu naszego świata i nieuniknionej zagładzie, która przejdzie z bagien? Co za bzdury. Ile tych mieszkańców? No czwórka. No. Aha. Siedemdziesiąt metrów. Jak tam, optymisto? Zakładam, że z pracy wróciłeś właśnie. 23:23. O, chyba czas na galaretkę. Magda, witam serdecznie. People want to buy living, but don't be a
3 żyta, 2 pieczone mięsa, okoń i jeden kamień. Gościu chce, żeby mu zupę przynieść. Dobry wieczór. Wróciłem z roboty, jutro ostatnia popołudniówka, będzie jak wolny, ale rano mam dentystę. O nie! No dobra. Eru też ostatnio robił live, ale byłem w pracy. Taka prawda. Był live. No robił, robił. To było nawet wczoraj. Co tam, Magda? Co powiesz? Nic ciekawego się nie dzieje. Chyba dobrze w sumie. Dobrze, potrzebujemy żyto. Żyto. Jeden kamień. Dwa pieczone mięsa. Może sobie po drodze znajdę, gdzie prościej. O, hyc. W sumie to mogę jej tu wrzucić, niech ona to mięso piecze w tej kuchni. Futro, pióra, skóra, okej, okay. Aha, sztabki. Robiliście te rzeczy na zlecenie z tej miedzi, czy nie? Nie. No, przecież w wiosce nie ma, to nie robiłem. Nie no, pytam, żeby się nie dublować. A ty już coś tam masz w tym, nie? Tak, tak. Zaraz zobaczę, bo i tak pójdę najpierw w spanko. Tylko... Aha, już wiem, czemu nie mogę znaleźć. Ania! Heja! Cześć, Anio. Witamy, Rajdziki. Cześć, Laurens. Aloha. Co tam dzisiaj żeście ogrywali? Cube Escape Paradox. O, proszę. U mnie się działo. Byłem na zakupach ciuchowych, babka źle nabiła mi ubrania, to znaczy na niej, bo dwa razy skasowała mi tańszą rzecz, byłem 3 dychy do przodu. Ruszyło mnie, jednak w sumie nie wróciłem, żeby jej o tym powiedzieć, ale była duża kolejka do kasy, więc stwierdziłem, że pierdolę i sobie poszedłem.
Jak się grało dzisiaj? Jak tam w ogóle ten paradoks? To jest coś w stylu tych drzwi? Gdzie ta ruda? Ruda miedzi. Chyba jestem przegięłam z tą rudą miedzi. Dobra. Z tej serii to jest coś jak Escape Room. O! Jak się bawiłaś? Udało ci się uciec? Mózg już ani wysiadał dzisiaj. Bardzo fajne. Ale mózg mi się przegrzał i jeszcze nie skończyłam. Położyłam się, chłopaki, jak coś. Chęci by to już można zaliczyć jako uczciwość. Pada deszcz. Rzeczy z torby. Cześć czasu! Ja bywam na live łanie i mózg mi wysiada jej przez grę tylko przez czaty. A tu byśmy sobie monetki odłożyli. O. I już mamy 1200. Dobra. Wróciłem z pracy. A, no i znowu na live pojawił się jakiś cwaniak. A. No cóż, zdarzają się, niestety. Mam wrażenie, że oni chodzą parami czasami. Sztabki miedzi. Proszę tu zrobić. Przepalimy je najpierw. Dobrze, a z innej gier to Ania przyszła wreszcie ten durny poziom tych Maidenów z cycami. O Jezu, nie kojarzę, ale muszę zobaczyć. Lecimy, słuchajcie. Myśmy jeszcze gęsiarni nie postawili. Gąski żeśmy dzisiaj odblokowali, słuchajcie. I w ogóle mamy małą świnkę, zaraz wam pokażę. Bo jest urocza. No, gąsek jeszcze nie mamy, bo żeśmy gęsiarni nie wstawili. Ale zaczął się nowy sezon, lecimy z wiosną. Wakacje się zaczęły, więc pewnie trochę się ich pojawi. No, wiadomo, trolle everywhere, nie? Zmienimy sobie zadanie na to. O, Eru zrobił zadanko. Pokażę wam świnkę. Przecież nie wiem, czy nie dorosła już, nie? Nie, jeszcze nie dorosła. Patrzcie, jaka jest śliczna. Prosiaczek. Samica. Mały bekon. Tu kurki. Kurki mamy same duże. Z pięknym kogutem. Kilkoma kogutami w sumie. I nasze osiołki śliczne. Przypałów to jakiś debil próbował mnie obrażać i uznał, że jestem... Aha, i pytał mnie o swoją orientację, a jak tak mały olaliśmy go ciepłym moczem. No i ślicznie. Bardzo słusznie. Nie ma co, serio. Co my tu potrzebujemy? Miedzianej strzały. Miedziane bronie. Włócznie. Miedziana strzała. Patyki i pióra. Dobra, idziemy. Mamuśka wróciła do domu po 2 tygodniach z wakacji, tydzień w Bułgarii, tydzień w Grecji i przywiezi mi bransoletkę i kubek. Ale troli jeszcze coraz więcej, masakra jakaś. No, jakby wiecie, no to są dzieci, tak naprawdę, co tu się dziwić. Bransoletką się pochwal i kubeczkiem. Dobrze, muszę zmykać, trochę odpocząć. Dobrze, Aniu, śpi dobrze. Fajnie, że wpadłaś na chwilkę chociaż. Galaretka! To jest na gałałetkę. A ty też wziąłeś? Nie.
Nie. Nie wziąłeś? No, masz szczęście. Uwielbiam. To jest, słuchajcie, super sprawa. Konjac jelly. Ta. Jak ona się nazywa? Winogłonowa. Ja sobie jeszcze troszkę posłucham. Fajnie, Aniu. Skąd mam? W Dealsie kupujemy. Ogólnie galaretkę poznałam w boksie z japońskim żarciem, ale była, znaczy smakowała tak samo, tylko była z innej firmy. W Dealsie 6 zł kosztują za sztukę. Mhm. Tak, to jest tak, kontakt jelly. A to jest dobre. W ogóle to tak fajnie pragnienie też zaspokaja, nie? Patyki. I pióra. Nie wiem, ile tam po 10 tych piór chyba było. Widziałem, że jak się kupi takie konjac, to samemu można robić galaretki i żelki z tego. Łek, to by się babrał. To znaczy, zawsze spoko, nie? Ale nie nadawałabym się do tego. Potrzebujemy 32 strzały, a zrobię 6, bo zaraz się okaże, czego mi zabraknie. Chyba, że zrobię 60. Nie! Dobra, zrobiłam. 33, to jeszcze 2 potrzebujemy. Czyli jedną na zestaw. No i dobrze mu powiedziałeś. Dobra, teraz potrzebujemy 3 miedziane siekiery. Ale brakuje nam kłody. A miedziane włócznie. Potrzebujemy też kłody i lnianych nici po jednej sztuce. Dobra. Patyki i pióra mogę odstawić. Ale co to jest w ogóle gadka? Jakby co ma jakby głos do orientacji? Przestańcie. Nie ma w ogóle. I w ogóle co to kogo obchodzi? Kto z kim i śpi, że tak powiem. To są szczeniackie zagrywki i tyle. Olać ich. To i lniana nić. Len to miała być lniana nić, czy jak to się nazywało? Chyba tak. Nie wiem, czy nie mamy lniany. Stawiasz wąski? Mhm. Słupca. Dobra, może najpierw zrobię te łopaty. Czy boże siekiery. Osada. Osiągnij poziom rozwoju osady. Dostałam osiągnięcie. Chyba albo osiągnięcia doszły, albo nie wiem. Ała. Co robisz? Biją mnie wilki. Gdzie szybki teleport do domu? Do zadania, bibi! A nie szybki teleport. Nie mam czym bić ich, bo mi się pałka skończyła. O, dzik mnie goni. O, już po mnie. Fajnie. Dobra, to sprawdźmy, czy będę miała te 4 lniane nici potrzebujemy. Dobra, musimy coś zjeść. Zjedzmy jajeczniczkę. Napijmy się wody. Jakiej firmy mam krzesło? Diabolo Pomidoro. Diabolo Pomidoro. O, co, dobra. El Diablo.
No, nie ma co się zniżać do poziomu idioty, bo jeszcze nas pokonała, wiecie, doświadczeniem bez sensu. Ja spierdolę. Dobra, i jeszcze te trzy łuki. Magok, ty mówiłeś, że masz jakiś łuk na zbyciu na 30%? A to ja go wróciłem do tego. Do czego? Do skrzyni w magazynie? Tak, tam był w tym. Produkcja wzrosła, oh yeah. Dobra, to już zrobimy tak. Po pierwsze zostawmy rzeczy. Mogę odłożyć kłodę, rudę miedzi. Dobra. Ej! Co mnie bijesz? Umrę. Proszę mnie nie bić. Gdzie się łuki robi w ogóle? No też możesz. W tym. Później. W łukowni. W łukowni. Stół warsztatowy. Czyli trzy kłody? Nie, dwie kłody i cztery liny. Nici. Nie, przychodzą. Jakby u mnie się też pojawiają. Nie to. Także tym się nie ma co sugerować. Na przykład nie wiem, czy czy pamiętacie, jak żeśmy ostatniego. To, żem teraz odwaliła. A nie, jedną wzięłam. Dobra. Jak żeśmy robili z Eru live'a wspólnego z klocków ostatniego, to też przychodzili. Za 3 dni poznam wyniki matur. Czasu trzymam kciuki. Wiesz, nie ma co. Ha! Boże. Ja mało nic wzięłam. Nie, borety. Dobry den. Zygmunt. Strugamy sobie jeszcze jeden. Idę to pooddawać. Sprawdzę, czy aby na pewno tu mi niczego nie brakuje do tego. No wszystko.
tamtej strony, bo lepiej podejść. Drzewa wyrosły. Ułóż obiekty we właściwej kolejności pod drzewem. Na bagnach jest zadanie do zrobienia, nie wierzę. Dobra, chodź tu, ziomek. Czas na zapłatę. 2000. Teraz możemy się bawić. Dobra, tam polecę dopiero jak wezmę sobie na drugi dzień, może osiołka. Przynajmniej żeśmy się odciążyli tymi wszystkimi klamotami. Big klamoty. Big klamoty. A ta czwórka nic nie robi. No, wzięła się do miaski i sobie chillują. No to nie ma nikogo tam u świnek, to idzie dodać, nie? Chatę zielarską drugą podpiąłam najwyżej. Dobra, zaraz dorzucimy kogoś do świnek. Tu nie jest wilk, tu jest wilk. Co ta będzie miała? Przynajmniej ten gnój, nie? Bo to ktoś tam będzie nas tu zbierał. No ta ma do zwierzątek. Chlew, proszę bardzo. Trzeba będzie pewnie zadania poprzydzielać. To dziki jest. Mamy jeszcze tu kogoś. I tu kogoś. My chyba nie mamy łowców, bo nasze oba łowcy są w ci zaciążone. Aha. Zaciążone łowce? Łowcy zaciążeni. Chata... Czekajcie, sprawdźmy to. Świnie osły. Gdzie to jest? To trzeba tak gąski sprawdzić, jak jesteś w mieście, później ktoś będzie. No halo. A tutaj są u nas? Nie wiem, czy są właśnie, nie wiem, czy sprawdzić, nie? Nie, no jeden łowca niby jest. Dobra, do kogo mi to... Milosław, co ty masz jakieś wydobycie? Mamy jeszcze miejsce w chacie wydobywczej? Nie. W oślarni mamy, jeszcze możemy kogoś wpiąć. Oślarnia. No i ewentualnie do tej szopy rolniczej dorzucić, nie? Mhm. Nie bardzo wiem, co w oślarni, chyba też zbierać tylko gnój. Niech se jest. Mamy jednego typa jeszcze nieprzypiętego. Wracam zobaczyć te gęsi. Tak, by the way, jak tam żyćko ogólnie mija? No dobrze, nie narzekam. Zawsze mogło być lepiej, of course, no ale... Of course, my horse. Kurde. Czy tu są gdzieś gęsi? Wydaje mi się, że były, że tu były właśnie kury i gęsi.
tam go przysunąć? I love it when it's easy. Znaczy, tak nie dowiemy. No tam był taki ten filtr, żeby ten oznaczone były zwierzęta domowe. No, ale to są tylko u nas, właśnie sprawdzam. Aha. Są ptaki oznaczone i jakby w mieście nie ma nic pokazanego. Już nie też jest, chodzi o to, żebyś jeździł i sobie zwiedzał no. I oglądał. No tak, ale osiołki i tak kupiliśmy nie u siebie, tylko gdzieś tam, nie? No, no. Znaczy w tej piastowni, gdzie jesteś, to ona powinna być na brzegu gdzieś ten. Nie no, tak. W środku, w centrum, tylko gdzieś na brzegu były te. Ale na zewnątrz, czy...? Na zewnątrz tej osady, tam było jeszcze taką jakby z tyłu, za wioską, jeszcze jakby takie miejscówka, gdzie tam masz i konie, i kury, i tak dalej. Dobra, ja teraz stąd wyjdę i zobaczę. O, jest gęś, słuchajcie, trafiłam. Jest w środku, nie z tyłu. To co, bierzemy samicę i samca znowu? I poczekamy, jak nam się urodzą? Nie wiem. No najlepiej by było. O, tu jest wilk. Nie. Też jest ryś. Możemy wziąć dwie samice na przykład. I jednego samca. O. Nie wiem co, gęsi będą dawały pióra i... Co jeszcze? Nie mam pojęcia. No to kupię jeszcze ziarna i ten, żeby zrobić... Wilk. Żeby zrobić więcej paszy, bo nie mamy też... nie mamy tego niestety. Ty nic nie sprzedajesz. Gdzie jest człowiek z kilofem? Hail, friend. Best goods in the realm. Nie, żeby zabić te kuźwa wilki, to jest jakiś problem. Lata jak pojebane. No, takiego speeda mają, takiego dziwnego. Chyba się nie obejdzie bez tego. Ja dostałem w poniedziałek umowę o pracę na czas nieokreślony, czyli wreszcie doczekają się po ponad 3 latach. Z rządu czy coś. O, no to gratuluję, Lawrence. Wiadomo, super. Więcej trzciny, tego potrzeba od groma do tej paszy.
myślę, że też będziemy powoli kończyć, nie? Przyjdziemy sobie może jeszcze jeden dzień, bo tak sam raz jakby cały sezon nam wyjdzie. No. Tak. Dobrze, czasu śpi, dobrze. Zakończyć bez sensu. Jutro sobie może w coś zagramy. Muszę zobaczyć, czy ja to muszę ograć na Twitchu, czy mam na YouTube wrzucić. Trzymajcie się chłodno. Słusznie! Dobre hasło. Też już będę pomału zmykać, bo ostatnio dbam o dietę i dobry sen. Idę się jeszcze trochę wychillować przed spankiem. Dobranoc, Teo, Eru, Magogu, Czateu i do zobaczenia w przyszłości. Do zobaczenia, Laurens. Fajnie, że udało ci się troszkę posiedzieć. Dobrej nocy i odpocznij jutro. Dobra. Ja mogę jeszcze tą paszę wrzucić zwierzaczkom. Naszym nowym gąskom. Dobrze, że przynajmniej trzeba... No, nie. Każdemu innej paszy robić. Aha, to jeszcze za mało tej paszy wyszło. Gnój 100%. Ja zaś nie ustawiłam tego gnoju, bo nie było, ja go zastopowałam. Jest. Dobra, się ziewam. Te jaja jeszcze tu wrzucimy.
Co nie krzyczycie, że już leżycie w łóżku, ja tak biegam tu. No co, kończymy zabawę. Uh-huh. Ja sobie zobaczę, czy jeszcze tam ktoś coś streamuje o tej porze. Niespecjalnie, także... Korle. No, ale on ma taką publikę, że nie zauważy, jak tam przyjdziemy, więc... Także moi drodzy, dziękuję wam za posiadówkę dzisiaj. Życzę wam dobrej nocki, spokojnej niedzielki, nabrania siły na przyszły tydzień. Pewnie się jeszcze gdzieś tam usłyszymy. Pa, pa! Dobranoc. Dobranoc.